Zajęcia treningowe dla najmłodszych piłkarzy mogli dziś poznać nauczyciele wychowania fizycznego z Suwałk i okolic. Wszystko za sprawą szkolenia Akademii Piłkarskiej Grassroots. To zajęcia przygotowane w oparciu o najnowszą publikację wydaną ze sprawą współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej z jego niemieckim odpowiednikiem. Materiał zawiera przykładowe zajęcia, gry i ćwiczenia treningowe dla młodych piłkarzy. Wśród prelegentów, którzy prowadzili zajęcia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, był Stefan Majewski, były piłkarz i trener pierwszej reprezentacji Polski. Podręcznik, jeżeli można to tak nazwać, jest to tłumaczenie z języka niemieckiego, to co obecnie jest w Niemczech. Natomiast my przetłumaczyliśmy to, wprowadziliśmy, powiedzmy, troszeczkę nasze dopasowanie, ale są to bardzo minimalne zmiany, ponieważ uważamy, że to, co się sprawdziło w Niemczech, powinno się również sprawdzić w Polsce. Tego typu szkolenia odbywają się w całej Polsce, jak wyjaśnia Tomasz Zabielski, koordynator programu Grassroots. W naszym kraju chodzi o zmianę podejścia nauczycieli wychowania fizycznego do edukacji młodzieży. Dawniej na zajęciach nauczyciel wręczał dzieciom piłkę, mówiąc: mata i graj ta, ale to za mało. Szkolenie musi być ciekawe, tłumaczy Zabielski. Piłka nożna w szkołach polegała na tym, że mata i graj ta. Może złe sformułowanie, ale tak to było, rzucało się piłkę. I dzieciaki grały i oczywiście to też miało jakieś tam pozytywne strony tego, ale to bardziej zniechęcało przede wszystkim dzieci, zwłaszcza te dzieci, które są na etapie rozwoju, a piłka nożna na poziomie 7 czy tam 8 lat, a może nieraz niżej, ma być frajdą, ma być radością i dlatego te zajęcia powinny być tak bardzo ciekawie zorganizowane, dostępne dla wszystkich, a nie dla tych dwóch najlepszych, którzy od razu widać w tej grupie, że istnieją, a reszta stoi i się przygląda i nie wie, o co chodzi.